Witam Was na kanale Bezdomny Pelikan. Za mną widzicie aktywną erupcję wulkanu. Wow! Obecnie na moim kanale leci seria z Korei, ale musiałem zrobić małą przerwę, żeby Wam to pokazać. To jest prolog do serii z Islandii. Zostawcie suba, łapkę w górę, lajka i lecimy! Tokio. I have been there. Będziesz smażyła banany na lawie? I batata. Na Islandii, podobnie jak w całej Skandynawii, napoje wysokoprocentowe, napoje wyskokowe, trunki kupimy jedynie w specjalnych sklepach monopolowych. Te sklepy są operowane przez rząd islandzki oraz godziny ich otwarcia są dosyć krótkie. Tak więc wody nie kupimy w zwykłym supermarkecie, jedynie tutaj do godziny 18. Co ciekawe, w takich sklepach monopolowych niestety nie ma nic dla mnie, ponieważ nie kupimy tutaj piwa bezalkoholowego. Erupcja wulkanu i premiera filmu Barbie. Ta erupcja jest co roku, ludzie są już znudzeni. A Barbie jest tylko raz w życiu. Okay, and by the way, I'm going with my friends today. Czechia, wrong seat. Polish, wrong seat. Polish, and Portuguese. But he looks Irish. What fucking Irish? No ale widzicie moją koszulkę, wiecie co się dzisiaj wydarzy tak naprawdę. Tak naprawdę z tym wulkanem to jest taki clickbait. Lokalizacja tego wulkanu to zaledwie 40 minut od Reykjaviku. Ekipa się powiększyła i całą tą grupą lecimy na wulkan. Nagrywam ten film 25 lipca, czyli 15 dni od momentu erupcji z tego wulkanu. Tutaj już są zrobione specjalne parkingi. Taki parking kosztuje 1000 koron za dzień, czyli 30 zł. Jednak nie zawsze można ten wulkan zobaczyć. Więc byłem tutaj 5 dni temu i niestety już ta strefa była zamknięta. It's exploding! Dzisiaj na szczęście możemy wejść. Sytuację trzeba sprawdzać na bieżąco za pomocą strony internetowej. Lecimy. Tutaj mamy znak, że wulkan znajduje się 6 km od parkingu, aczkolwiek nie wiem czemu, dostałem informację, że idzie się 2-3 godziny. W wielu miejscach na świecie byłem, wiele zwiedziłem, wiele widziałem. Sprawdźcie sobie moje inne filmy, ale erupcji wulkanu jeszcze nie, dlatego w sumie jaram się jak lawa. Aguś, dajesz radę? Daję radę. Ciśnij. To wszystko za mną to są pola lawy. A tutaj za mną jest troszeczkę świeższa lawa z 2021 roku. Tak więc te wzgórza za mną to są takie sztucznie zrobione przez człowieka wały przeciwlawowe. Właśnie podczas ostatniej erupcji tego typu konstrukcje tutaj zbudowano, ażeby zapobiec rozlewaniu się lawy na wszystkie strony. No więc tak wygląda zaschnięta lawa, trochę przypomina mi to stare boisko do piłki nożnej asfaltowe w Polsce. Ten wulkan, którego nazwę nie potrafię wymówić, ale na szczęście moja koleżanka potrafi. Fagradosfie. Więc to już jest trzecia erupcja tego wulkanu w ciągu 2 lat. Więc ten cały tutaj półwysep Reykjanes to jest obszar o dużej aktywności wulkanicznej. Droga nie jest prosta, po drodze można się załamać. No tutaj wszędzie latają helikoptery, które na bieżąco monitorują sytuację, dbają o bezpieczeństwo turystów, ale też można sobie tutaj taki prywatny lot nad wulkanem wykupić. Podobno taka atrakcja kosztuje około 1500 zł. Mogę się założyć, że w Tatrach przelot helikopterem jest droższy. How was it? Amazing. Gonna be better. Thank you. Spotkaliśmy znajomych, mówią, że turbo warto. No naprawdę już staram się iść nawet szybciej, żeby tam dotrzeć. Chcę to mega zobaczyć. Przerwy podczas takiej podróży. Pamiętajcie o tym. Oczywiście zapomniałem wody, ale od czego ma się ziomeczków? Mój partner in crime w niepiciu. Który dzień, Karol? 73. 202 bez alko. Wziąłeś parówki? Polski. Tak jest. Tak więc mieszkańcy tego półwyspu po wybuchu wulkanu dostali zalecenie, ażeby spać przy zamkniętych oknach i włączyć wentylację, ponieważ te gazy, które się tutaj wydobywają, naprawdę mogą zabić człowieka. The small one was erupting for 2 weeks and the big one I think around 2 months. So they have this tradition that the head of the state needs to make meal
on the flowing lava. So the president came. It was like the first day. So like 2 weeks ago, yeah? No, like on the first one. And he's just making hot dogs there. So traditional food of Iceland. Yes, of course, hot dogs right now. Przechadzam się właśnie po polu lawy. Lawa z bliska. I to jest taka pianka, na przykład taka pianka montażowa, uszczelniająca, to jest mega lekkie. Zabrałem sobie trochę lawy na pamiątkę, ale mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. No, jest jej tutaj naprawdę sporo. Podczas ostatniej erupcji w 2022 ten wulkan wypluł 12 milionów metrów sześciennych lawy. Widać biały dym. To znaczy, że wybrano nowego papieża albo że wybuchł wulkan. Po drodze nie ma tojtojów. Trzeba sobie radzić. Mamy to! Erupcja wulkanu! Na żywo to wygląda nierealnie, jak jakaś animacja z gry komputerowej. Widok zapiera dech w piersiach. Agnieszka popłakała się ze wzruszenia. Ja też nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Ten widok to czysty zastrzyk endorfin i surrealizmu. W marcu 2021 w tym samym rejonie również doszło do erupcji, a aktywność wulkaniczna utrzymywała się przez pół roku. W sierpniu 2022 doszło tam do 3-tygodniowej erupcji. Erupcje w tym roku poprzedziły tysiące mniejszych i większych trzęsień ziemi. Ten system wulkaniczny był nieaktywny aż od 6 tysięcy lat, aż właśnie do roku 2021. Do największej w ostatnich latach na Islandii erupcji doszło w roku 2010, a wybuch zakłócił ponad 100 tysięcy lotów w całej Europie i sparaliżował cały ruch lotniczy. Najlepszy widok na wulkan jest ze szczytu góry, która znajduje się naprzeciwko wulkanu. Zgromadzeni ludzie obserwują wybuchy lawy za pomocą lornetek. Każdy robi filmy oraz zdjęcia. Wokół krateru tworzą się spektakularne rzeki lawy. Widok jest hipnotyzujący, a my spędziliśmy tam kilka godzin. Na górze mamy również kamery, które monitorują bezpieczeństwo turystów, a także są odpowiedzialne za livestream z wulkanu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Islandia jest znana z tego, że przypomina inną planetę. Potwierdzam! Odczucia są niesamowite. Czułem się, jakbym się przeniósł do jakiegoś innego uniwersum. Klimat był niepowtarzalny. Chmury dymu, zapach lekko przypominający siarkę i zewsząd dochodzące dźwięki śmigłowców. Kojarzyło mi się to z filmem Czas Apokalipsy. And that's actually a video. Słuchajcie, tutaj już jestem najbliżej lawy, jak tylko się da. Zobaczcie, tutaj się same trawy wypalają od temperatury ziemi. Jak widzicie, 2 metry za mną płynie gorąca lawa. Bucha z niej taki żar, jest taka fala ciepła. Ludzie, którzy podeszli blisko lawy, jak my, często mieli na sobie specjalne maski. Gazy wydobywające się z wulkanu mogą zabić, ale nie mnie. Skoro moja była mnie nie wykończyła, to już nic mnie nie pokona. Próbowałem ugasić lawę starym i sprawdzonym sposobem, ale mi nie wyszło. Karol z kolei na gorącej lawie podgrzał sobie hot doga. Myślałem, że po wrzuceniu ciężkiego kamienia do lawy zobaczę plusk. Nic podobnego. Mimo że lawa jest płynna, to kamienie się od niej odbijają, a gdy na niej osiądą, zaczynają płonąć. Spotkaliśmy także panią naukowiec, która przyleciała specjalnie z Los Angeles, aby zebrać próbki lawy. Była gorąca. Heh, oczywiście mówię o lawie. Dużo się dowiedzieliśmy, a ja zrobiłem przepięknej pani kilka zdjęć. To był mega dzień. Niesamowite miejsce. Skończyła mi się karta pamięci w aparacie.
zawijamy do domu. Jesteśmy jeszcze w sklepie i są takie żelki z motywem wulkana. Wulkanu. O, no po takim ciężkim dniu należy te piwko zero i relaks w jacuzzi, hot tubie, zwał jak zwał, przed chatą. Pokażę wam, jak mieszkam na Islandii, będzie sporo odcinków, ale najpierw musimy dokończyć serię koreańską. Zostało jakieś 15 odcinków z Korei, dlatego serdecznie was zapraszam do śledzenia tej serii. Finalnie trasa no, nie była najprostsza, nie była też najtrudniejsza, no ale była dosyć ciężka. Trzeba liczyć lekko 3 godziny w jedną stronę. No a przy samym wulkanie strasznie wiało, dlatego zdecydowałem się na voiceover. Jutro, czyli w niedzielę, puszczam mega fajny odcinek z Korei. Zapytałem Koreańczyków na dzielnicy imprezowej, po prostu chodząc po ulicach, co wiedzą o Polsce. I powiem wam tak, ich odpowiedzi mnie zaskoczyły. A jak odpowiadali? Sprawdźcie koniecznie jutro. Rano puszczam odcinek z Korei. Dzięki za dzisiaj. Zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, komentarz. No i wasze zdrówko. Pozdro.